Cześć, dzień dobry. Dzisiaj postanowiłem, że znowu odpowiem na wasze pytania spod poprzednich materiałów i lecimy szybciutko najpierw od poprzedniego faka, bo kilka ciekawych pytań tam się pojawiło. Użytkownik Max K. Dlaczego często w filmach postaci i przedmioty są ucinane, na przykład czubek głowy aktora? Czy to ma jakieś większe znaczenie? Z reguły raczej powinno się nie ucinać czubka głowy aktora, szczególnie w szerszych planach przyjęło się, że trochę tego powietrza, czyli obszaru między końcem głowy aktora a końcem kadru powinno być. I tak tego się trzymajmy. Oczywiście w bliższych planach, w bliższych kadrach siłą rzeczy ten czubek głowy można lub czasami po prostu trzeba uciąć. Osobna sprawa, że zastanawiam się, na czym ty oglądasz te filmy, bo jeśli w telewizji, na telewizorze, to niektóre telewizory troszkę dostosowują rozdzielczość wyświetlanego filmu do rozdzielczości danego telewizora, lub na przykład tak skalują ekran, obraz, żeby nie było tych czarnych pasów na dole i na górze, co powoduje, że po prostu zbliżają cały sygnał, cały obraz, zoomują go. I to powoduje, że po prostu niektóre elementy w tym filmie są ucinane. Zwróć uwagę, jeśli tak jest, jeśli oglądasz na telewizorze materiały, filmy, czy faktycznie nie masz takiej funkcji zoomowania. Czy to się pan scan nazywa? Nie pamiętam. Czy nie masz tej funkcji po prostu włączonej? Bo to potrafi trochę zepsuć frajdę z oglądania filmów według mnie. Użytkownik Mr. Kupa 333. Pozdro. Planujesz nakręcić jakiś poważny film albo rozpocząć współpracę z kimś, kto takie kręci? Mówię oczywiście o pełnometrażowym filmie, który byłby wyświetlany w kinach. Czy myślałem o tym? Może i kiedyś myślałem w jakichś marzeniach, ale nie planuję tego zrobić. To mnie zupełnie przerasta. Jest to niesamowite przedsięwzięcie. Ja tak naprawdę walczę z tym, żeby zrealizować 3 minuty ciekawe materiału, 5 minut ciekawych materiałów. Wyobraźcie sobie, zróbcie materiał, który przyciągnie kogoś na 3-5 minut. Nie mówię o takiej gadce jak teraz, nie? Ale chodzi mi, oczywiście mówimy cały czas o czymś filmowym. To już jest duże wyzwanie. A co dopiero na 2 godziny kogoś zainteresować? Wow, no to jest niesamowite. Może kiedyś jak będę odchodził na emeryturę, to wisienka na torcie, ukoronowanie mojej kariery, to będzie film pełnometrażowy. Okej, lećmy dalej. Może coś o obywatelu Kane'ie i jego wpływie na kinematografię. Specjalnie nic nie robię o obywatelu Kane'ie, bo ten film jest analizowany we wszelkich możliwych szkołach filmowych, we wszelkich możliwych miejscach. Tyle się powiedziało o tym filmie, że naprawdę nie czuję, żebym mógł cokolwiek dodać od siebie o nim. Zapewne jeśli bym cokolwiek o nim powiedział, to i tak by było mniej, niż jesteście w stanie znaleźć w tym momencie, wpisując obywatel Kane w Google'ach. Obywatel Kane to po prostu obywatel Kane. M. Misiak. Chciałbym zobaczyć sprzęt, którego używasz do filmowania, oprogramowanie, na którym pracujesz. Z chęcią zobaczyłbym też kilka porad technicznych dotyczących operatorki w praktyce, techniki operatorskiej. Ja w ogóle zastanawiam się, czy w przyszłości, w czasie którejś z moich realizacji, nie zrobić takiego małego making-offa, pokazać wam powstawanie takiego materiału od fazy koncepcyjnej, spisywania pomysłu, scenariusza, po przygotowywanie się, pokręcenie, montaż. Zobaczymy, może coś takiego zrealizuję, a nuż kilka ciekawych rzeczy ktoś z was w takim materiale znajdzie. Jeśli chodzi o sprzęt, który używam do filmowania, to jest to różny sprzęt, ale prywatnie posiadam to, co mnie teraz kręci. To jest Canon 5D MK2, pewnie znany wielu z was aparat. Mam go już kilka lat i przeszedł prawdziwy poligon doświadczalny. Kręciłem nim jakieś eventy i dokumentalne rzeczy, i teledyski, i fabularne etiudy. No to jest prawdziwa maszyna nie do zdarcia. Szczerze wam polecam, jeśli zaczynacie na Allegro znaleźć tanio, tam za kilka tysięcy już można go dostać. To jest dobra rzecz. Taki aparat, oczywiście posiadam do niego jakiś tam statyw, slider, tak, baterie, mikrofon, mam rig do biegania z nim, taki malutki steadicam. No teraz w tle widzicie jakieś zdjęcia, sobie wrzucę wam, które robiłem tam na przestrzeni kilku miesięcy tego sprzętu. Poza tą lustrzanką to miałem okazję kręcić różnymi camcorderami większymi i mniejszymi, serią EX od Sony, miałem styczność z serią filmową Canona, seria C100, C300. W tym tygodniu brałem udział w realizacji, którą kręciłem Sony FS7, więc tam trochę tego sprzętu się przewinęło. Słuchajcie, no prawda jest taka, na pewno to słyszeliście już milion razy ode mnie i od wielu innych osób, nie jest ważne, czym się kręci, a jak się kręci. To jest podstawa. Tak naprawdę jeśli nie jesteście przekonani, znaczy chcielibyście spróbować filmu, wideo i tak dalej, iść w to, to nie patrzcie na to wszystko pod kątem, jaki ktoś ma sprzęt. Wiecie, obejrzycie coś w internecie, bardzo wam się to spodoba wizualnie i od razu patrzycie, jakim sprzętem on to nakręcił, bo sobie myślicie, że jeśli będziecie mieli ten sam sprzęt, to nakręcicie tak samo. To nie jest prawda.
Jeśli chcecie sobie zacząć, to kupcie sobie coś najtańszego, nawet telefonem, serio, tym biednym telefonem komórkowym. Weźcie, nakręćcie coś, spróbujcie to zmontować, możecie wersję próbną Premiera Creative Cloud ściągnąć na 30 dni za darmo. Zmontujcie, zobaczcie, czy w ogóle... Czy poczujecie klimacik? Jeśli tak, to potem już się możecie rozwijać w tym kierunku. Jeśli złapiecie to jako hobby, jako pasję, no to możecie już potem oczywiście inwestować w to bardziej, brać sobie lepsze kamery, lepszy sprzęt, lepsze obiektywy. To wszystko jakoś się przekłada na finalną pracę, na finalny efekt, na to, jak dane pliki w postprodukcji, w korekcji kolorów się zachowują. Im lepsza kamera i tak dalej, tym oczywiście jest to wygodniejsze, macie większe możliwości. Ale nie znaczy, że czymś tańszym, mniejszym nie nakręcicie czegoś fajnego. To jest błędne myślenie i przede wszystkim myślcie, jeśli chcecie coś reżyserskiego zrobić, to historią, a operatorskiego, no to jak skomponować kadr, jak ustawić bohaterów, jak nawet jeśli idziecie kręcić przyrodę, no to gdzie tego głupiego kwiatka w kadrze umieścić, dlaczego tło mamy tutaj rozmyte mieć, a tu nie, jak to fajnie zmontować potem. Jest masa rzeczy, którą możecie zrobić po prostu używając małego, zgrabnego sprzętu, nie przejmując się wielkimi kobyłami i wielkimi kamerami. Potem do wszystkiego sobie powoli dojdziecie. Najważniejszy jest pomysł, zmysł tego, jak coś skomponujecie, historia, którą chcecie przedstawić i te wszystkie trzy rzeczy, no i montaż oczywiście, jak to zmontujecie. I te rzeczy się składają na fajną, ciekawą rzecz. Jestem przekonany, że mówiąc już tak, jeśli chodzi o zlecenia, o klientów, to wielu klientów nie zauważy, czy wy nakręcicie materiał 5DMK2, tym co mnie teraz kręci, czy nie wiem, kamerą RED, którą czasami nawet w Hollywood używają. A można takie REDy oczywiście... można pożyczyć bez problemu, jak się ma budżet. To i finalny klient może tego w ogóle nie zauważyć. Jeśli wy się znacie, to oczywiście będziecie mieli większy komfort w postprodukcji, lepszy grading kolorystyczny, będziecie może mieli większą kontrolę nad tym, co robicie, ale finalnie to nie ma naprawdę znaczenia. Więc śmiało, jeśli chcecie spróbować, to po prostu idźcie i kręćcie. Po prostu wyjdźcie, weźcie ten telefon, cokolwiek, wciśnijcie record, poszukajcie kadru i to zróbcie. To nie ma żadnego znaczenia, czym to zrobicie, przynajmniej na początku. Jeśli chodzi o oprogramowanie, na którym montuję, to jest to pakiet Adobe, czyli Premiere Pro. Większość programów montażowych tak naprawdę działa na podobnych zasadach, to nie ma też większego znaczenia, na jakim montujecie. Tak naprawdę jeśli chodzi o montaż, to nożyczki, czyli cięcie klipów i przestawianie ich, to jest najważniejsza i najważniejsza funkcja i najważniejsze narzędzie, którego używacie. Gdzie który klip umieścić, jaki jego fragment wyciąć i jak to fajnie połączyć. To jest cała sztuka. Lećmy dalej, użytkownik Blackjack. Czy będziesz mówił o filmach animowanych? Zapewne nie, bo nie czuję się w żadnym zakresie autorytetem w tym, jeśli chodzi o filmy animowane. Wydaje mi się, że tam trzeba zwracać uwagę na inne rzeczy, o których nie mam pojęcia i wolałbym, żeby ktoś inny ten temat wziął na warsztat. Co dalej? Jestem ciekaw, czy w grach stosowane są podobne ujęcia, budowanie napięcia poprzez właśnie pracę operatora kamery. To jest... ciekawy temat, to prawda. Zastanawiam się, czy w ogóle nie zrobić takiego materiału jednego. Faktem jest, że podstawowe zasady operatorskie w grach, czy montażowe w grach muszą być wykorzystywane. Bo w grach też są prezentowane dialogi, jest prezentowana walka, jakieś pościgi, no... gry też są w jakimś zakresie filmem, szczególnie w sytuacji, w której właśnie oglądamy cutscenkę, przerywnik filmowy, CGI, jakąś animację. No to tam siłą rzeczy też mamy ujęcia na rozmawiające dwie osoby, trzeba zrobić kontrplany, jeśli mamy walkę, no to gdzie tutaj damy detal, gdzie wrzucimy jakie ujęcie i tak dalej. Jedna rzecz jest ważna, że wydaje mi się, że gry na razie w mniej świadomy sposób wykorzystują pewne zabiegi operatorskie. Wydaje mi się, że przede wszystkim używają ich po to, żeby po prostu poprawnie pokazać rozmawiające osoby lub bardzo efektownie coś pokazać. Czyli jak mamy właśnie dynamiczne trailery gier akcji, no to tam, tutaj kamera lata, tu się dzieje, tutaj mamy jakąś ferię barw, dynamiczny montaż i tak dalej. Więc to są dwie podstawowe funkcje. Pierwsza, żeby zrobić to poprawnie, żeby widz nie czuł się zagubiony, a druga, żeby zrobić to efektownie. I na razie oczywiście już pojawiają się gry, jak wiadomo, od kilku lat takie fabularne, nie? Jak serie Telltale Games, jak Heavy Rain, czy różne tego typu produkcje, które są bardziej nastawione, a właściwie tylko nastawione na fabułę. No i tam te ruchy kamery pewnie też są bardziej przemyślane, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeszcze troszkę trzeba zaczekać, żeby gry w to w tak świadomy sposób wykorzystywały te narzędzia jak filmy. A paradoksalnie grom jest to łatwiej zrobić, bo tak jak w filmie, żeby zrobić jazdę kamery, to trzeba tę jazdę zbudować. Żeby unieść kamerę do góry, trzeba unieść ją na kranie lub na jakimś dronie. A w grze, w animacji, no to wystarczy
zaprogramować ruch kamery i to się dzieje. Więc nie potrzeba całych ekip, to jedna osoba przy komputerku może zaprogramować bardzo skomplikowane ruchy kamery i w bardzo fajny sposób je pomontować. Więc tutaj jest ogromny potencjał według mnie w grach do czegoś takiego, do świadomego używania zabiegów operatorskich, tylko jeszcze chyba minie trochę czasu, nim faktycznie twórcy zaczną na to zwracać uwagę w tak dużym stopniu, żeby warto o tym mówić. Wysoka żyrafa, dlaczego akurat na gałęzi? Opowiedz o tym, jak wymyśliłeś tę nazwę. No cóż, zawiodę cię. Tak naprawdę jak zakładałem kanał, to w ogóle nie wiedziałem, co będę na niego wrzucał. Więc nazywałem go na gałęzi, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, która przyszła mi do głowy. Stwierdziłem w ogóle, że... Co ja wtedy myślałem? A, stwierdziłem chyba, że każdy w internecie ma swoją gałąź. I ja też będę taką gałąź miał. I to jest na mojej gałęzi. Dziwnie to brzmi. Dobra, no ale już nazwy kanału na razie nie mogę zmienić. Co sądzisz o Breaking Bad, patrząc na to, jak został nakręcony i zmontowany? Uważam, że Breaking Bad został bardzo dobrze nakręcony i zmontowany. Teraz nie mam przed oczami tego serialu, już go oglądałem trochę temu. Ale jak go tak wspominam, to mam wrażenie, że on nie miał takiej charakterystycznej wizji operatorskiej, wizualnej, która by była obecna w każdym odcinku, która byłaby charakterystyczna dla tego serialu, ale pamiętam, że poszczególne sceny, niektóre sceny były naprawdę świetnie zrealizowane, świetnie skomponowane i bardzo dobrze kamera tam działała. Były to takie wisienki na torcie. To nie było jakiś charakterystyczny motyw, który był obecny w każdym odcinku, ale po prostu takie pojedyncze sceny, które mi się wyjątkowo spodobały i faktycznie pod tym kątem Breaking Bad był również niezły. Pod recenzją Jurassic World. Siema na gałęzi. Siema. Zrobiłbyś kiedyś odcinek o swojej pracy operatorskiej? Takie tam, na czym dokładnie polega, jak to wygląda na polskim rynku, czy da się z tego żyć? To jest bardzo dobre stwierdzenie. Czy da się z tego żyć? Tak jak mówiłem wcześniej, myślę nad tym, żeby z jednej z moich przyszłych realizacji zrobić takiego vlogo making ofa. To raz. Dwa, jak to wygląda na polskim rynku? Trudno mi oceniać polski rynek. Wydaje mi się, że jestem jednak jeszcze za mało doświadczony na polskim rynku, żeby go jakoś omawiać i charakteryzować, a tym bardziej oceniać. Więc pozwól, że to sobie zostawię. I czy da się z tego żyć? No da się z tego żyć. No. Każdy zawód tak zwany artystyczny ma swoje plusy i minusy. Rynek jest wiadomo jaki, to nie jest stała praca, miła praca, w której siedzisz sobie za biurkiem w jakiejś dużej firmie i jesteś pewny, że będzie fajnie. No ale jest spoko, jeśli faktycznie, tym bardziej, wiecie, w moim przypadku to jest niesamowite i strasznie się cieszę, że robię to, co lubię, tak? Że bardzo lubię kręcić, to była moja zajawka sprzed kilku lat i wtedy w ogóle nie myślałem, że ja to obrócę w jakikolwiek sposób zarabiania na życie. Kręcąc, bardziej traktowałem to właśnie jako taką, no po prostu zajawka, nie? Że a fajnie, pokręcę sobie filmy, pomontuję coś tam dynamicznie do muzyki, zrobię klip, nie? No i spoko, zrobiłem takich kilka klipów, no jakoś się to potoczyło, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że jestem w stanie tym, co lubię, zarabiać, więc da się z tego żyć. Tylko trzeba po prostu wziąć się w garść, prawda, walczyć o swoje, jak w każdym właśnie artystycznym zawodzie, czy to grafika, czy fotografa, czy coś, no to po prostu trzeba się troszkę w tym posiedzieć, ale jest spoko, naprawdę. Grzegorz, pomijając tę pozytywną opinię na temat filmu ogółem, z którą się absolutnie nie zgadzam, okej, twoje prawo, czy nie przeszkadzały ci bijące po oczach niebieskie i pomarańczowe kolory? Tak, ja jestem ciekawy, ile razy temat niebieskiego i pomarańczowego powróci. Sam na siebie sprowadziłem tę zagładę. No cóż, tak są te filmy kręcone, nie? Pomarańczowy, niebieski, no... Cóż, musimy się z tym pogodzić, po prostu. Więc ja nauczyłem się... Trochę was zaraziłem chyba tym niebieskim i pomarańczowym. Ale no co poradzić, tak robią ludzie filmy i tak będziemy je oglądać, więc cóż, no Mad Max też był pomarańczowo-niebieski, no, a mimo to był świetnym filmem. Nic na to nie poradzę, że tak robione są filmy. Ja powiem wam szczerze, że czasami jak robię korekcję kolorów jakichś moich realizacji, to też lubię sobie nawet z ciekawości sprawdzić, a nawet sam czasami tak robię, że prowadzę barwy w kierunku niebieskiego i pomarańczowego, czy niebieskiego i żółtego. A jest po prostu chwytliwe. Ale oczywiście wszystko z umiarem. Nie będę zwracał uwagę przy każdym filmie na to, że jest pomarańczowo-niebieski, bo bym musiał pewnie przy większości na to zwracać uwagę. Teraz pod materiałem wpadki w filmach, możecie go zobaczyć tutaj. Lecimy. Asmodan 666. Myśmy kiedyś kręcili film na takim zadupiu, było parę scen, bujna wysoka trawa, przyjeżdżamy kręcić następne ujęcie, a tu ktoś skosił trawę w promieniu 3 km ani jednego domu. To jest tak dobra anegdota i tak dobra historia. W ogóle, no, wybacz, że się śmieję, na pewno to był dramat dla was, domyślam się, ale to, ta historia pokazuje, jak wiele zmiennych, jak wiele rzeczy może
się nie udać. Ja lubię sobie tak czasami żartować przed realizacją, co może pójść źle, lub co może pójść nie tak. Jest tyle rzeczy, które mogą pójść nie tak w czasie realizacji nawet najmniejszego projektu. To jest niesamowite, ale też fajna sprawa, jak się potem to ogarnie wszystko i ten chaos jakoś, z tego całego chaosu produkcyjnego powstanie film, materiał, z którego jesteśmy zadowoleni, albo z tych cały dzień zdjęć, kilka dni zdjęciowych, wielki harmider, tutaj organizacyjnie, w czasie niektórych realizacji dochodzi do różnych rzeczy, ale potem z tego całego chaosu powstaje takie jedno spójne dzieło i to się udaje ogarnąć i jednak ta grupa ludzi potrafi to ogarnąć, to jest super. Ale te anegdoty typu właśnie, że kręci ktoś gdzieś jakąś trawę i przyjeżdżają na drugi dzień, żeby dokończyć zdjęcia, a tutaj tej trawy nie ma. Piękna rzecz. Współczuję ci, Asmodan. Mam nadzieję, że to jakoś ogarnęliście mimo wszystko. Saddam. Jakiś czas temu oglądałem identyczny materiał, tylko że po angielsku. Dobrze, że przetłumaczyłeś na polski. Cała przyjemność po mojej stronie. W sumie zawsze opowiadasz o pracy kamery w danym filmie, ale zazwyczaj te kamery są takie bardzo stabilne na statywach. Oglądając Breaking Bad zwróciłem uwagę, że kamera w tym serialu jest bardzo żywa, jakby kręcona z ręki, czy jest to robione specjalnie i jaki ma wpływ na widza. No tam kilka osób odpowiedziało ci już tak naprawdę na to pytanie. Z reguły w takich filmach wszystko jest jednak zaplanowane i przemyślane i to, że gdzieś jest kamera z ręki, no to jest to dobrze zaplanowane. To zależy od tego, co chcemy przekazać, co chcemy zrobić. Dużo filmów się robi na statywach, czasami się robi z ręki, żeby klimat był bardziej dokumentalny, żebyś bardziej poczuł, że jesteś w tej akcji, że jesteś koło bohatera, że faktycznie idziesz za nim, czy żeby wzmóc jakąś nerwową atmosferę, czy żeby wzmocnić brud danego miejsca i dokumentalny charakter. No jest masa rzeczy, które powoduje kręcenie z ręki. Więc domyślam się, że tak, że sceny, o których wspominasz, że były nakręcone z ręki, były zaplanowane. Zapewne to nie było tak, że wyszli na plan i zabrakło im statywu, więc stwierdzili, że nakręcą coś z ręki. Na pewno było to bardzo przemyślane. Mateusz, dałem łapkę zanim obejrzałem. Bardzo dobrze. Ostatnia seria pytań spod Wesa Andersona. Krzysztof, a te kolory to też rzecz Andersona? Też rzecz Andersona. Domyślam się, że chodzi ci o paletę barw. Zastanawiałem się, czy tego w ogóle nie dodać do materiału. Trochę szkoda, że tego nie zrobiłem, ale stwierdziłem, że już to sobie daruję, bo by się rozrósł niebotycznie czas trwania tej analizy. Ale kolory u Andersona oczywiście też są specyficzne. Jeśli byście sobie paletę barw przeanalizowali w konkretnych scenach, to te kolory bardzo fajnie się łączą i są dość specyficzne. Może nawet kiedyś do tematu wrócę, bo tak sobie myślę, że szkoda, że na to machnąłem ręką. Ale jest to faktycznie zabieg typowy dla Andersona, te wszystkie palety barw i rodzaje kolorów, które używa. Użytkownik Cornichon. To ciekawe, że każdy reżyser ma jakieś swoje przyzwyczajenia. No tak, tak jak każdy człowiek ma swoje przyzwyczajenia, tak i reżyser ma swoje przyzwyczajenia, chociaż warto zwrócić uwagę, że nie każdego reżysera przyzwyczajenia są tak widoczne w filmach. No ja tu analizuję oczywiście same gwiazdy kinematografii, ale jest masa różnych reżyserów, którzy robią po prostu poprawne historie, ciekawe filmy i tyle. Zresztą to się nie tyczy tylko reżysera, bo też operator ma tutaj dużo do powiedzenia. Więc każdy ma jakiś swój gust, swój sposób patrzenia na świat, który siłą rzeczy przekłada się na to, jak pokazuje go w filmie. Tylko u jednych to widać bardziej, u tych mistrzów widać najbardziej, a u takich zwykłych osób po prostu prezentują ciekawe lub mniej ciekawe historie bez jakiegoś wyjątkowego nacisku na aspekt wizualny tego, co przedstawiają. Tyle pytań na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo, jeśli dotrwaliście do samego końca tego materiału. Zapraszam was na gałęzi. Subskrybujcie kanał, łapkujcie w górę, jeśli wam się materiały podobają. Zadawajcie kolejne pytania. Oczywiście znowuż na nie odpowiem w kolejnym tego typu faku. W przyszłym tygodniu zapewne będzie analiza. Już zacząłem przygotowywać nową analizę, ale w tym tygodniu nie zdążyłem jej niestety na kanał wrzucić, stąd to szybkie odpowiadanie na pytanka. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i oczywiście owocnych łowów kadrowych, kompozycyjnych, jeśli wyjdziecie sobie teraz na zewnątrz i zaczniecie coś kręcić, a bardzo wam polecam, bo to naprawdę jest super zabawa. Trzymajcie się.